Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus mówił ludowi: czy po to wnosi się światło, by je umieścić pod korcem lub pod łóżkiem? Czyż nie po to, żeby je umieścić na świeczniku? Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało wyjść na jaw. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. I mówił im: baczcie na to, czego słuchacie. Taką samą miarą, jaką wymierzycie, odmierzą wam i jeszcze wam dołożą. Bo kto ma, temu będzie dodane, a kto nie ma, pozbawią go nawet tego, co ma. Oto słowo Pańskie. Umiłowani w Chrystusie Panu, bracia i siostry, wielki dar, jakim jest światło, pozwala każdemu z nas poruszać się. Jakże istotny i ważny element w naszym codziennym życiu. Widzimy, że człowiek wtedy ma tą większą perspektywę poznawczą. Kiedy zbliża się zmierzch, kiedy zbliża się wieczór dnia, którym przeżywamy, ta perspektywa oglądu świata się zmienia. I tak w naszym życiu, kiedy żyjemy w świetle Bożej Ewangelii, kiedy żyjemy żywym Słowem Pana Boga, nasze życie ma konkretny kształt. Powiemy konkretny charakter także. I potrzeba nam, kochani, dzisiaj tej Bożej prawdy, Bożego światła, które pozwoli nam rozumieć tą prawdę o Panu Bogu. Jaki Pan Bóg jest. I widzimy, że ta prawda o Panu Bogu nie jest dzisiaj przyjmowana przez niektórych. Można powiedzieć, że tym korcem jest to, że nie lubimy słuchać o Panu Bogu, zwłaszcza ci, którzy są z dala od Niego. Że próbujemy tą rzeczywistość Pana Boga, obecności Pana Boga w naszym życiu ograniczać. Czyż po to właśnie stawia się światło, by umieścić je pod korcem lub pod łóżkiem? Czy nie po to, żeby je umieścić na świeczniku? Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało wyjść na jaw. Prawdą, którą jest Chrystus, nie da się zafałszować. Życie chrześcijanina jest życiem opartym o tą obecność Pana Boga. I dlatego też to światło, które zapalone zostało podczas naszego chrztu, podczas początku naszego życia, przez nas ma być pielęgnowane. Mamy w tym świetle wzrastać. Tym światłem jest, kochani, Boże Słowo. Pozwala nam ukształtować się na wzór naszego Pana Jezusa Chrystusa. Bo kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. I dalej, w dalszym części dzisiejszego słowa czytamy, że baczcie na to, czego słuchacie. Jakże istotne i ważne jest, czym człowiek się napełnia, czego słucha, co przyjmuje poprzez ten dar wzroku, jak pojmujemy tą rzeczywistość. Taką samą miarą, jaką wymierzycie, odmierzą wam i jeszcze wam dołożą. Bracie i siostry, potrzeba nam więc otwartego serca. Zawsze, kiedy każdego dnia wstajemy, kiedy pierwsze kroki czynimy, kierujmy ku Panu Bogu i stawiajmy pytanie: Panie, czego oczekujesz w moim życiu dzisiaj?
Chcę podążać za Tobą. Chcę trwać w Twoim świetle. Dary, które otrzymujemy, kochani, są nieprzejednane. Dlatego też z tych darów czerpmy właśnie, aby to nasze życie nabierało konkretnego, że tak powiem, tempa. Abyśmy trwali blisko Pana Boga. Bo kto ma, temu będzie dodane, a kto nie ma, pozbawią go nawet tego, co ma. Kochani, tego, co będzie brakowało człowiekowi, tego, co człowiek może utracić, co może w swoim życiu, że tak powiem, zlekceważyć, to przede wszystkim ten dar łaski uświęcającej. Pozbawić się światła, pozbawić się tej łaski, która daje nam życie. I dlatego dzisiaj chcemy prosić naszego Pana Jezusa Chrystusa, aby nasze życie było wyraźne. To znaczy, abyśmy świecili jako świadkowie naszego Pana Jezusa Chrystusa, abyśmy świadczyli o tej żywej obecności Pana Boga. Dziś, kochani, chcemy uwielbiać Pana Boga za dar świętego Tomasza z Akwinu, który swoje życie poświęcił Panu Bogu. Łączył ten wymiar Boży, to znaczy duchowy, z wymiarem rozumu. Jakże ważne elementy prowadzące do tego, aby umacniać się tej relacji z Panem Bogiem. Łączmy więc ten wymiar nieba i ziemi, aby cieszyć się tą obecnością Pana Boga także w naszym życiu, aby On oświecał drogi naszego życia, abyśmy pojmowali także prawdę o sobie samym, kim jesteśmy, że jesteśmy dziećmi Pana Boga. I niech ten dzisiejszy dzień właśnie będzie wyrazem czujności i trwania w żywym świetle naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen.